Witam Cię, nazywam się Joanna Mróz, jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną, prowadzę szkołę rodzenia online. O, jest już tatuś, pozwolicie, że ja zabiorę tego mojego pysia małego. Proszę. Och, prowadzę szkołę rodzenia online. Bardzo Ci dziękuję za to, że mnie subskrybujesz. Mam nadzieję, że ten filmik też dotrze do jak najszerszej liczby osób. Jeżeli chciałbyś w jakiś sposób, chciałabyś podziękować mi za nagrywanie tych filmików, możesz oczywiście wesprzeć mnie cegiełką, a jeżeli nie, to też oczywiście filmik jest dostępny dla wszystkich. Dzisiaj będzie temat taki, słuchajcie, troszeczkę kontrowersyjny i szczerze powiedziawszy, cześć Sandra, cześć, tak? Dzisiaj będziemy mówić o śnie noworodka. Rozmawiałam z moim mężem przed nagraniem tego live'a i mój mąż powiedział, że jeżeli ja nagram ten filmik, to moja kariera się skończy. Zobaczymy. Może się skończy, a może tak naprawdę dopiero się zacznie. Ponieważ no ja jak zwykle mam troszeczkę inne podejście do snu noworodka niż większość osób, niż większość czy położnych, czy fizjoterapeutów, czy lekarzy. Natomiast wiem, że i w środowisku medycznym są zwolennicy tego rozwiązania, które ja propaguję. Naprawdę bardzo długo się zastanawiałam, czy to w ogóle nagrać, bo też prosiłyście mnie i dużo dostawałam wiadomości takich osobistych, żebym nagrała filmik o materacykach i tak dalej, właśnie o śnie dziecka. I ja sobie myślę, Boże kochany, przecież jeżeli ja powiem to, co naprawdę myślę o tych materacykach, to naprawdę moja kariera się skończy, zacznie się jakiś hejt albo jakaś, jak to mówicie, burza i tak dalej, ale ja muszę powiedzieć prawdę, po prostu gdybym nie powiedziała tego, co naprawdę myślę, no to nie byłabym wiarygodna i stwierdziłam, że tak, że dzisiaj się odważę i powiem wszystko o tych materacykach i o spaniu z dzieckiem, ale zanim dojdę do sedna, chciałabym Ci opowiedzieć pewną historię, pewną anegdotkę, która będzie tak jakby takim preludium do tego, co chciałabym Ci dzisiaj przekazać. Pierwsza rzecz, też jeszcze raz zanim zacznę, jest to, że nie wiem, na jakim etapie swojego życia jesteś. Nie wiem, jakie masz podejście do dzieci. Nie wiem, czy jesteś dopiero w ciąży, czy właśnie może jesteś tatą, który już dopiero oczekuje na dziecko, może jesteś mamą, która jest z wielodzietnej rodziny, a może jesteś mamą, która zdecydowała się mieć jedno dziecko. W każdym bądź razie to, co dzisiaj powiem, jest uniwersalne i tak naprawdę to Ty decydujesz, czy się ze mną zgodzisz, czy nie. I to Ty decydujesz, czy tą metodę zastosujesz, czy nie. Ponieważ to Ty najlepiej znasz swoje dziecko i to Ty jesteś ekspertem od swojego dziecka, bo ja Twojego dziecka nie znam. Ja znam swoje dzieci. Najlepiej, jak tylko można je znać. Znam mnóstwo dzieci, które poznałam przez te 8 lat mojej praktyki. Przyjmuję około 15 osób dziennie, od poniedziałku czasami do soboty, kiedyś do niedzieli, więc naprawdę kontakt z mamami plus te kontakty na oddziale plus szkoła rodzenia naprawdę dają mi ogromne doświadczenie i ja tego doświadczenia jestem świadoma. Jestem świadoma potęgi doświadczenia, które mam, więc tym bardziej postanowiłam, że odważę się dzisiaj powiedzieć, co ja myślę na temat materacyków i snu dziecka. Więc do sedna. Jak byłam mamą po raz pierwszy, czyli jak zostałam mamą po raz pierwszy, to zrobiłam to samo, co wszystkie mamy, które na przykład przychodzą do mnie do szkoły rodzenia. Ja byłam wtedy bardzo młodą osobą, miałam 20, może nie wiem, ze 4 lata, jak urodziłam pierwsze dziecko, 23, 24, coś koło tego, chyba 24. I jak zaszłam w ciążę, to tak sobie wyobrażałam, że powinnam przyszykować pokoik dla dziecka i że będę miała piękne łóżeczko i koło tego łóżeczka będzie taki słodki baldachimek i tam będzie piękna, słodziutka podusia. Do tego kupiłam przepiękną, przesłodziutką kołderkę, słodkie, puszyste zajączki. Łóżeczko było przepiękne, używane fakt, bo to tak zero waste'owo, natomiast było to łóżeczko i później, kiedy w końcu pojawił się nasz pierworodny syn, ja sobie wymyśliłam, że on oczywiście będzie spał w łóżeczku.
No bo przecież małżeństwo musi spać razem, ponieważ ja mojemu mężowi przysięgałam wierność do końca życia i zawsze, że jesteś małżeństwem, musimy być zawsze razem, musimy zawsze razem spać, zawsze musimy być razem i że na łóżeczku to nie jest miejsce na łóżeczko, żeby łóżeczko jest miejscem dla dziecka, tak? A nie powinno dziecko spać razem z nami. Ja sobie tak wymyśliłam, że ja będę idealną matką i moje dziecko będzie oczywiście spało w łóżeczku, a ja z moim mężem będziemy spać w swojej sypialni. No i słuchajcie, przyszedł taki moment, kiedy weszliśmy już do domu z dzieckiem. Ja oczywiście nakarmiłam, później odłożyłam dziecko do łóżeczka i poszłam coś robić do kuchni. No, natomiast moje dziecko za jakieś niecałe 10 minut zakomunikowało mi, że chciałoby, żebym z powrotem wróciła. No więc ja wracam. No więc biorę znowu dziecko na ręce, nakarmiłam, coś tam się z chwilkę pobawiłam i znowu odłożyłam je do łóżeczka. Wracając, chciałam kontynuować z powrotem swoje zajęcia. No ale moje dziecko znowu mi zakomunikowało, że jednak ma inny plan na dzisiejszy dzień i na pewno nie zdążę, nie skończę robić tego, co sobie zaplanowałam. To samo było w nocy, czyli kiedy ja sobie wymyśliłam, że nakarmię dziecko, przewinę, wykąpię, odłożę do łóżeczka i ono tak będzie spało najlepiej całą noc. No ale oczywiście życie mnie zaskoczyło, chociaż ja wtedy już dawno studiowałam, pracowałam w szkole rodzenia i myślałam, że jestem najmądrzejsza na świecie i w ogóle wszystko o noworodkach wiem i na pewno moje dziecko, tak jak sobie zaplanowałam i postanowiłam, będzie spało w łóżeczku. Natomiast mój syn miał zupełnie inny plan i on budził się, słuchajcie, w nocy co 40 minut, co półtorej godziny i ja co 40 minut, co półtorej godziny wstawałam do niego w nocy, dawałam mu pierś, nosiłam, bujałam, lulałam i tak, słuchajcie, przez półtora roku. Robiłam tak przez półtora roku. I to było bardzo, bardzo głupie. Teraz wiem z perspektywy, no nie ma co ukrywać, doświadczonej matki, wiem, że to był bardzo duży błąd. To był bardzo duży błąd i ja po prostu chciałam udowodnić wszystkim, że ja dam radę, że moje dziecko będzie oddzielnie spało w łóżeczku i że na pewno nie będzie spało z nami, bo jest to oznaka słabości. To naprawdę był bardzo duży błąd i dzisiaj, po latach, kiedy mam już dziecko w wieku szkolnym, wiem, że ono mi wtedy mówiło, że mnie bardzo potrzebuje. Ono mi mówiło, że chce się do mnie przytulić. Ono mi mówiło, że chce być ze mną cały czas. Że chce czuć zapach mojej skóry. Że chce czuć zapach mleka, które płynie z piersi. Że chce czuć moje ciepło. Że chce czuć moją obecność. Ja tego wtedy nie wiedziałam. Może wiedziałam, ale może nie chciałam tego wiedzieć. W każdym bądź razie naprawdę to był błąd. Ja wiem teraz, że moje dziecko komunikowało mi swoje potrzeby, których ja wtedy nie umiałam odczytać. Nie umiałam ich odczytać. I wiem, że może wśród Was ja uchodzę za idealną mamę i w ogóle wszystko, bo pięknie rodzę, bo karmię po 3 lata i tak dalej. Ja nie jestem idealną mamą i ja też popełniam bardzo dużo błędów. Do tej pory popełniam dużo błędów. Natomiast ten jeden, który zdarzył mi się na samym początku mojej drogi macierzyństwa, bardzo jest dla mnie ważny, bo chcę, żebyś Ty go uniknęła. Żebyś Ty była mądrzejsza ode mnie. Bo prawdopodobnie większość moich słuchaczek jesteś kobietą w ciąży albo mamą, która jest może teraz z noworodkiem w domu, który dzisiaj może spałaś 2 godziny maksymalnie. Ja po prostu bym chciała, żebyś ty tego uniknęła, żebyś nie robiła tego samego błędu, co ja. I do czego teraz zmierzam? Wiem, że gdybym wtedy wzięła dziecko do siebie, czyli po prostu z nim spała, to ja nie byłabym sfrustrowaną mamą, nie byłabym mamą, która spała 40 minut na dobę, nie byłabym mamą, która w czasie dnia cierpiała na ogromne migreny, które miała łyse placki, o tutaj. Ja nie miałam praktycznie w ogóle włosów, bo mi te włosy cały czas wypadały, bo ja byłam chronicznie niewyspana. Byłam niezadowolona z macierzyństwa, ponieważ nie tak to sobie wyobrażałam. Wyobrażałam sobie, że ja właśnie odłożę dziecko do łóżeczka, ono będzie sobie słodziutko spało i w ogóle nic nie będzie ode mnie chciało. To był naprawdę, naprawdę bardzo duży błąd. Pamiętam, że była taka jedna sytuacja, w której właśnie mój synek, on miał chyba gorączkę, nie wiem, czy mu szły ząbki, czy coś, już nie pamiętam. W każdym bądź razie ja byłam już tak wyczerpana i tak zmęczona, że ja w końcu gdzieś tam uległam i wzięłam go do siebie do łóżka i on spał ze mną 3 dni. I wyobraźcie sobie, że
Wyobraź sobie, że to były trzy noce, które ja przespałam. To były trzy noce, które ja przespałam i wyobraź sobie, że nadal byłam na tyle głupia, że ja nawet po tych trzech nocach, chociaż ja się tak wyspałam, dziecko wyspane było i przestało płakać, ja nadal go odkładałam do łóżeczka. I to był naprawdę bardzo duży błąd. Teraz wiem, że miejsce noworodka jest przy matce. I kiedy zaszłam w drugą ciążę, wiedziałam, że nie popełnię drugi raz tego samego błędu i moje dziecko będzie ze mną spało od samego początku. I kiedy zaszłam w drugą ciążę, kiedy urodziłam dziecko, jeszcze rozłożyłam łóżeczko, w sumie nie wiem po co, bo ono nigdy nie było użyte, ale stało chyba dla prowizorki. Natomiast Ignaś, mój środkowy syn, spał ze mną od samego początku. I wyobraźcie sobie, że to była kapitalna różnica w mojej akceptacji siebie jako matki, w moim funkcjonowaniu. Ja nie byłam zmęczona. Ja byłam wyspaną, szczęśliwą, zadowoloną mamą. Mój syn przepięknie przybierał. On praktycznie już później wyskoczył mi z siatki centylowej. Naprawdę, był już taki tłuściutki. Nie płakał mi w dzień, że wiadomo, że troszeczkę marudził, ale to nie było strasznie jakieś takie doskwierające. Ja naprawdę dopiero przy drugim dziecku zaczęłam cieszyć się z macierzyństwa. I zaczęłam akceptować to, że to jest normalne, że dziecko płacze dlatego, że chce po prostu ze mną być. Że ono mi komunikuje swoje potrzeby, że ja mogę mu dać tak naprawdę bardzo dużo, kiedy razem śpimy. Wtedy buduję więź, buduję tą naszą relację, która jest mocna. Ja powoduję, że ja jestem zdrowsza, ja jestem zadowolona ze swojego macierzyństwa, że moje dziecko jest wyspane, mój mąż jest wyspany, przestajemy się kłócić i to w rezultacie wpływa na funkcjonowanie całej rodziny. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że często w szkołach rodzenia, czy właśnie wielu pracowników ochrony zdrowia, czy służby zdrowia, ja generalnie pracuję w służbie zdrowia, w służbie drugiemu człowiekowi. Wiem, że dużo moich koleżanek pracuje w ochronie zdrowia, oczywiście jak najbardziej super, natomiast ja pracuję w służbie zdrowia, więc w służbie zdrowia często mówi się, że dziecko nie może spać z matką, no bo przecież jest noworodkowa śmierć łóżeczkowa. Oczywiście, straszne rzeczy. I słuchajcie, ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jest oczywiście coś takiego jak śmierć łóżeczkowa, natomiast wsłuchaj się w to słowo, w tą nazwę. Śmierć łóżeczkowa. Czyli gdzie ta śmierć się, połóż te dwie kropki, gdzie ta śmierć się zdarza, gdzie ona następuje? W łóżeczku. Nie ma takiej jednostki chorobowej jak śmierć w łóżku mamy. Nie ma czegoś takiego, więc tak na zdrowy chłopski rozum. Jeżeli dziecko śpi z matką, to znaczy, że przy niej jest najbezpieczniejsze. I uwierz mi, że żadne łóżeczko, żadna mata sensoryczna, jakaś tam, czy nie sensoryczna, tylko ten czujnik oddechu, elektryczne niani i tak wszystkie te gadżety, którymi młodzi rodzice są zasypywani ze wszystkich stron, nie zastąpi twojego instynktu macierzyńskiego. Dziecko najbezpieczniejsze jest przy matce. Dziecko rozwija się lepiej przy matce, kiedy śpi razem z matką. Dziecko szybciej tak jakby uczy się rytmu dobowego, czyli że w dzień matka jest aktywna, robi dużo różnych rzeczy, więc dziecko wtedy też szybciej staje się aktywne i w nocy uczy się, że matka ma zwolniony oddech, spokojniej, jest spokojniejsza i wtedy dziecko też dużo fajniej tak jakby załapuje ten rytm dobowy. Bardzo fajnym też rozwiązaniem dla mam, które boją się spania z dzieckiem, jest dostawka. Ja osobiście nawet jak urodziłam Agatkę, już to trzecie dziecko, to nawet już nie kupowałam dostawki. Chodziło mi to troszeczkę po głowie. Generalnie dostawka jest super opcją i tutaj Marta, chyba Margap, pyta się, czy dostawka jest ok. Dostawka oczywiście też jest super, jest super fantastycznym rozwiązaniem, bo zawsze wtedy śpi tata, mama i dziecko i tak naprawdę dziecko wtedy też wdycha twój zapach, też czuje twoją bliskość, a jednak mama też jest troszeczkę taka bardziej spokojniejsza, że gdzieś tego dziecka nie przygniecie.
I dostawki są, słuchajcie, rewelacyjną opcją. Rewelacyjną. Ja z całego serca polecam Wam dostawki. Natomiast spanie z dzieckiem, naprawdę, nie bójcie się tak tej strasznej tej śmierci łóżeczkowej. Ja też kiedyś miałam taką troszeczkę ostrzejszą rozmowę z bardzo fajnymi ratownikami medycznymi. Ja też jestem ratownikiem medycznym, więc znam to środowisko i oni są naprawdę super ludźmi. Natomiast no, oni, wiadomo, mają troszeczkę inne podejście do śmierci łóżeczkowej i tak dalej. I oni na przykład zalecają, że z dzieckiem nie wolno spać, no bo jest ta śmierć łóżeczkowa i tak dalej. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam i nigdy się z tym nie zgodzę. Dziecko jest najbezpieczniejsze przy matce. Tylko, żeby spać bezpiecznie z dzieckiem, musisz po prostu przestrzegać pewnych zasad. Pierwsza to jest taka, że nigdy dziecko nie śpi na środku. To jest pierwsze. Czyli jeżeli chcesz spać ze swoim dzieckiem, to nigdy dziecko nie śpi na środku. To jest najważniejsze. Pierwsza sprawa. Druga sprawa. Nigdy dziecko nie śpi pod jedną kołdrą. Czyli jeżeli ty byś była tata, dziecko, mama i wy jesteście pod jedną kołdrą, jest to absolutnie niedopuszczalne. I wtedy spanie z dzieckiem wcale nie jest bezpieczne. Najlepiej by było, gdybyście spali w takiej konfiguracji, że dziecko na przykład jest od ściany, jest mama i na samym brzegu tata. To by była najlepsza opcja, też super właśnie jest z dostawką, albo po prostu mama śpi sama w łóżku z dzieckiem, a tata, no nie wiem, na kanapie, gdziekolwiek, ale ja wiem, że za tą kanapę to pewnie dostanę od tatusiów, ale uwierzcie mi, też tatusiowie i ty tatuś też, że naprawdę dla zdrowia całej rodziny lepiej mieć wyspaną matkę i wyspane dziecko, bo jeżeli ty będziesz niewyspany i ty będziesz też stawał co 2 godziny do dziecka, czy co 1,5 godziny, to naprawdę to się przeniesie na całe funkcjonowanie całej rodziny. I znam, słuchajcie, rodziny, które w ogóle zrobiły coś takiego, że wywaliły całkowicie łóżko małżeńskie i w swojej sypialni po prostu położyli materace obok siebie i mają takie jakby w cudzysłowie wielkie legowisko. I słuchajcie, jakie to są szczęśliwe rodziny. To są takie szczęśliwe rodziny. Ponieważ oni wszyscy są wyspani, budują ze sobą więź i relacje i naprawdę to są fantastyczne rodziny, które po prostu odpuściły jakieś takie odkładanie do łóżeczka i tak dalej. I też kolejna sprawa, o której też chciałabym powiedzieć, jak przychodzą do mnie pacjentki. Są to zazwyczaj mamy, no od razu po porodzie przychodzą na kontrolę, na badanie ginekologiczne po porodzie, żeby sprawdzić, czy tam wszystko jest w porządku. I ja się pytam, matka, czy ty spałaś dzisiaj coś? No nie spałam. Ja mówię, czego ty nie spałaś? No bo wstawałam do dziecka co 1/2 godziny. Ja się pytam, a dlaczego ty, kochanie, wstawałaś do dziecka co 1/2 godziny? No bo się budzi. I ja mówię, no ale przecież możesz wziąć dziecko do siebie. No ale jak to? Przecież się przyzwyczai. No właśnie. No i słuchaj, i co ty na to? Czy naprawdę to jest... Jak dziecko ma się przyzwyczaić do tego, żeby być blisko z drugą osobą, blisko z matką, kiedy dziecku matka jest potrzebna po to, żeby żyć, po to, żeby przetrwać. Matka jest największą taką bazą, która buduje poczucie bezpieczeństwa u noworodka, u dziecka. I właśnie poprzez wspólne spanie budujesz tą podstawę bezpieczeństwa u swojego dziecka. I nie ma czegoś takiego, że dziecko się przyzwyczai. A nawet jeżeli, załóżmy hipotetycznie, że twoje dziecko będzie spało z tobą przez 3 lata, załóżmy, w jednym łóżku, to powiedz mi, czym jest wspólne spanie przez 3 lata w stosunku do całego życia, jakim będziesz... Przez całe życie przecież będziesz rodzicem. Czym jest te 3 lata wspólnego spania do kolejnych 30, 40 lat bycia rodzicem? To są tylko 3 lata i te 3 lata, kiedy twoje dziecko jest malutkie, pulchniutkie, kiedy chce jeszcze z tobą być, kiedy czujesz pod pachą malutką główkę, która jest wpatrzona w ciebie jak w obrazek, kiedy widzisz, jak ono z się pierś, czy nawet jeżeli karmisz butelką, to tą bliskość też możesz budować poprzez spanie, przez wspólne spanie. I to są tylko 3 lata i uwierz mi, że nawet jeszcze hipotetycznie, nie cierpię tego słowa, dziecko się przyzwyczai, to uwierz mi, że normalnie bez przemocy da się dziecko w cudzysłowie odzwyczaić, tak? I teraz powiem Ci, w jaki sposób to zrobić. Moje dzieci naprawdę długo, później już jak zmądrzałam, to i ten najstarszy syn też spał akurat wtedy z moim już mężem. I naprawdę to była bardzo dobra decyzja. Szkoda, że byłam głupia przez 1,5 roku. Naprawdę byłam głupia przez 1,5 roku. Mam nadzieję, że Ty nie będziesz.
I teraz pamiętam, że był taki moment, jak chyba mój starszy syn miał, nie wiem, może ze 3 lata, może 4, nie wiem, nie pamiętam. W każdym bądź razie był taki moment, że zdecydowaliśmy się, że może czas już powolutku do swojego łóżeczka. I zrobiliśmy tak, że po prostu pojechaliśmy do sklepu, kupiliśmy łóżeczko piętrowe, kupiliśmy do tego jakieś tam rzeczy takie, żeby dziecko czuło się, że to jest taki jakby nowy etap w życiu. To generalnie zbiegło się też z przeprowadzką do tego mieszkania, wtedy je kupiliśmy. I pamiętam, że u nas spokojnie, bez przemocy, powolutku kładliśmy dziecko do łóżeczka, kładliśmy się razem z nim, czytaliśmy bajeczki i tak dalej, czekaliśmy aż zaśnie. Dziecko zasypiało i wiadomo, że za 2 godziny się budziło i przychodziło do nas. I nie ma w tym nic złego, naprawdę nie ma nic złego w spaniu z dzieckiem. Nie ma w tym nic złego. I później przychodziły, wiadomo, że przez pół roku później przychodził. Później ten okres po 2 godzinach wydłużył się do 3 godzin, do 4 i stopniowo, powolutku, bez przemocy, bez wyganiania dziecka z sypialni, moje dzieci w chwili obecnej normalnie przesypiają całą noc. Czytam im książkę, zamykam drzwi, mówię dobranoc chłopcy i chłopcy normalnie śpią. I Agatka też będzie ze mną spała. Myślę, że spokojnie, na pewno do 3 roku życia, jeżeli będzie potrzebowała, to dłużej. I ja łóżeczka nie mam zamiaru jej przynajmniej teraz kupować, bo nie widzę takiej potrzeby. I naprawdę nie bójcie się. Nie bójcie się spania z dziećmi. Jeszcze chciałabym taką, jeżeli ktoś z Was, jeżeli Ty chciałabyś ewentualnie zagłębić gdzieś temat wspólnego spania z dzieckiem, bardzo serdecznie polecam Ci taką książkę. To jest książka rodzicielstwa, znaczy Sirsów, rodzicielstwo bliskości, Księga Rodzicielstwa Bliskości. I tak naprawdę ta książka, ona mi troszeczkę otworzyła oczy na to wspólne spanie z dzieckiem, do którym bardzo się broniłam przez wiele lat. I jeszcze ostatnia rzecz tutaj tutaj jeszcze Olga napisała, że jeżeli 2-miesięczny syn śpi ładnie w łóżeczku, budzi się 2 razy w nocy i wszyscy są wyspani, to fantastycznie, kochanie. To fantastycznie, bo uwierzcie mi, że są też dzieci, które pięknie śpią w łóżeczku. Nie każde dziecko bardzo strasznie, wiecie, potrzebuje być przy rodzicach. Kiedyś pamiętam w pytaniu na śniadanie poznałam taką mamę, której na przykład dziecko zaczęło lepiej spać, kiedy zaczęło spać w swoim łóżeczku. I tak, są takie dzieci. To jest naprawdę bardzo, bardzo mało odsetek. Ja takich dzieci znam bardzo mało. 80-90% moich pacjentów, młodych rodziców, cierpi na bezsenność. Na bezsenność tak naprawdę w cudzysłowie na swoje życzenie, bo bardzo się boi, że dziecko się po prostu przyzwyczai. I tutaj też tutaj Agatka też napisała, że też dziecko śpi w łóżeczku. Naprawdę, kochane, fajnie, super, ale to są naprawdę wyjątki. To są naprawdę wyjątki i większość rodziców się po prostu zajeżdża. Oni się po prostu zajeżdżają i wystarczy po prostu troszeczkę poeksperymentować. Pamiętaj, że to zawsze ty decydujesz. I ja nie mówię, że wszyscy mają spać w łóżeczku, że wszystkie dzieci muszą spać w łóżeczku z dzieckiem, bo ja tak powiedziałam. Ty jesteś rodzicem, ty decydujesz. Jeżeli twoje dziecko budzi się co pół godziny, spróbuj z nim pospać, poeksperymentuj troszeczkę. Może też się okazać, że ilość drzemek w ciągu dnia jest zbyt duża. Może po prostu gdzieś te drzemki też są w jakiś sposób nieregularne. Wiadomo, noworodek na samym początku też jest bardzo nieregularny, ale to z czasem mija. Generalnie bardziej chodzi mi o to w tym naszym dzisiejszym spotkaniu, w spotkaniu moim z tobą, że jeżeli jesteś mamą, która po prostu męczy się regularnym wstawaniem co pół godziny do dziecka, spróbuj je wziąć do siebie i nie bój się. I już ostatnia rzecz i kończymy. Też bardzo dobrze i pozytywnie wpływa na taki regularny, fajny sen masaż dziecka na wieczór. I generalnie wprowadzanie takich rytuałów. Super by było, gdyby twoje dziecko na spokojnie, jak skończy naprawdę spokojnie miesiąc, nawet 6 tygodni, możesz powolutku zaczynać robić rytuały. Czyli zawsze mniej więcej o tej samej godzinie. Czyli załóżmy, że to będzie godzina 19. Zaczynasz szykować kąpiel, nalewać ciepłą wodę, dziecko już wtedy wie, że zaraz jak będzie kąpiel, to zaraz będzie na przykład masaż Chantala. Ja dzieciom zawsze robiłam masaż Chantala i masaż Chantala fantastycznie wpływa na właśnie regulację snu. Masaż Chantala jest po prostu rewelacyjny. Ja do masażu akurat używałam takiego kremu, który jest
bardziej taki troszeczkę nawilżający, też oczywiście z Alfanowa. Ja go zaraz gdzieś chyba nawet tutaj, gdzieś go tutaj Agatka nosiła. O, właśnie, o, tutaj jest, o ten. Ja go sobie do, Agatka właśnie sobie go bardzo często, czy używam, już nawet go troszeczkę zostało. Zobaczcie, on jest taki troszeczkę krem, balsam. Ja go używam do właśnie do masażu Chantala na wieczór. I gdzieś tutaj rzucę, niech tam leży, tak tutaj, może gdybyś ty widziała, jaki tutaj jest w ogóle bałagan wszędzie, wszystko tutaj jest rozwalone, wszystkie rzeczy Agatki. No generalnie, słuchajcie, ja robię zawsze tak, że właśnie kąpałam dzieci, kąpię teraz jeszcze, jeżeli jest właśnie Agatka, to najpierw sobie ją kąpię, później właśnie robię jej masaż Chantala, później przebieram śpioszki, karmię piersią i idziemy spać. I naprawdę to też taki fajny rytuał, wtedy dziecko wie, że już się wycisza na noc, że już po prostu jest nocka, że już nie ma żadnych zabaw, nie ma żadnych kłopot i naprawdę masaż Chantala bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie wpływa na regulację doby. Słuchajcie, z mojej strony, co nie widać dokładnie? Poczekaj zaraz, a gdzie to dorzuciłam? Już Ci pokazuję, Martyna, to jest, czekaj, bo aha... Bo tutaj musi być, o, teraz chyba lepiej widać. Chodzi o ostrość. Ja mam tutaj taki, wiecie, aparat super. To jest coś takiego. Już? Widać? Już, Martynka. Dobrze, już Ci pokazałam. Tutaj widzę, że Agata też mówi, że robimy tak od godzina 19, co dwa dni na razie kąpiel, potem masowanko, pierś, lulanie. No super, po prostu Agatka, no świetnie, bardzo fajnie sobie tutaj radzisz. Więc słuchajcie, rytuały super wpływają i wspólne spanie z dzieckiem, naprawdę nie bójcie się tego. Słuchajcie, jestem z siebie dumna. Ja jestem bardzo z siebie dumna, bo odważyłam się powiedzieć, więc teraz... Tak jak już wiesz, no ode mnie na temat materacyka nie dowiesz się niczego, ponieważ ja nie jestem ekspertką w dobieraniu materacyka do łóżeczka, ponieważ moje dzieci nie śpią w łóżeczku. Jeżeli bardzo, bardzo chcesz kupić jednak ten materacyk, to odwiedź fizjoterapeutę takiego dziecięcego, który ma specjalizację z pediatrii. On Ci pomoże dobrać materacyk do łóżeczka swojego dziecka. Jeżeli jesteś mamą, która bardzo chce, żeby dziecko w łóżeczku spało, oczywiście to jest Twoje dziecko, Ty je znasz najlepiej na świecie, to Ty jesteś mamą, to Ty decydujesz. Ja natomiast no, nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała prawdy. Może się skończy moja kariera w internecie. Trudno. Jakoś to dźwignę. Po prostu musiałam powiedzieć, jak jest. Dziecko jest najbezpieczniejsze przy matce. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego live'a. W wolnej chwili powinnam się odpowiedzieć Wam na wszystkie pytania. Serdecznie Cię pozdrawiam. Subskrybuj mój kanał na YouTubie. Tam już jest 10 tysięcy subskrypcji. Zachęcam Cię do wpłacania cegiełki, jeżeli chcesz w jakiś sposób mi podziękować. Ale to jest oczywiście dobrowolne. Niedługo będę miała aktywne też konto na Patronite. Także zapraszam. Pamiętaj, że też nie musisz tego robić. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby filmiki dotarły do najbardziej odległych zakątków świata, żeby każda mama miała dostęp do edukacji okołoporodowej. Bye.